Niech nie bacząc na to, co będzie się działo, przez 2 minuty, aż ten knot świecy, widzicie, że jest taką świecę, która się właściwie dopala, zgaśnie, będzie ją tu trzymał. Patrzę się na swoich braci, oczekując w ich oczach jakiejś odpowiedzi, czegoś, co mogłoby mi powiedzieć, co robić. Mistrzu, wybacz, ale przysięgać mogę jedynie Sigmarowi wierność. Nie dowiecie się prawdy o tym, skąd pochodzicie, bo tylko wtedy wam ją wyjawię. Mówisz o naszym pochodzeniu, czy o pochodzeniu w jakimś innym sensie? Co wiecie, mogłoby zdać wam się dziwne. Jako dwóch z was ma jakieś dziwne znaki na ciele. Każdy z was rodziców rzekomo nie ma i nie pamięta. Jednak nie do końca to prawda. Czy z tego, co ja wiem, to moi rodzice zginęli? Był osoby, które się tobą opiekowały. Jak chcesz poznać prawdę, to połóż dłoni, przysięgnij. Kładę dłoń. Dopali. I przysięgam. Mistrzu? Powiedz mi, czy jak położę dłoń, czuję takie dziwne uczucie jak wtedy na dworze? Tak. Mistrzu? Proszę? Tak, czujesz. Dziwne mrowienie w dłoni. Mam do ciebie prośbę. Przysięgnę i położę dłoń, jednak ty przysięgnij mi, że nadal wierzysz w Sigmara. No i oczywiście przysięgać i wypowiadać ci słowa modlitwy bez najmniejszego zająknięcia. Nie zauważa na jego ciele żadnych, chociaż najmniejszych oznak obrzydzenia? Nie, oczywiście, że nie. Kiwam do Vandila i kładę dłoń na stole. No i mam historię. Historia długa i nieciekawa, ale najważniejsze w tej, co się o niej dowiedzieliście z tej historii, co wyciągnęliście takiego de facto dla siebie, to, iż 30 lat temu pewien odłam wiary w Sigmara, a mianowicie prawda Sigmara, postanowiła stworzyć, bo de facto tak trzeba to nazwać, następców Sigmara na ziemi. Z racji tego, iż obawiano się strasznie inwazji chaosu, poczęto porywać kobiety, dziewice, i wielki teogonista, jako przedstawiciel Sigmara na ziemi, począł płodzić owe dziewice. Stąd właśnie i wy się wzięliście. Później dla niepoznaki te same dzieci zostały podrzucone, zamienione do zwykłych rodzin, zwykłych wieśniaków. Jednak to nie był właściwie... To nie było koniec tego planu. Otóż część osób z tego kultu, część odłamu jakby religii Sigmara postanowiło, iż ze względu na to, że ludzie nie oddają należytej czci Sigmarowi, trzeba sprowadzić na nich wielką zarazę i wielkie cierpienie. Stąd też poczęli podpowiadać i wysyłać podpowiedzi siłom chaosu, orkom i innym plugawym istotom, gdzie to najsłabsze punkty są. A w każdym z tych punktów na dobrą sprawę właśnie owo dziecko było. W kulcie uznali, że jeżeli dziecko nie zginie podczas takowego ataku, to też godne jest uzyskać święcenia. Teraz sobie tak przypominacie, że właściwie tylko wy trzej i jeszcze ta jedna osoba, której sobie niezbyt możecie o niej zbyt dużo przypomnieć, nie byliście wpuszczani do świątyni. Tak jak większość dzieci, która pobierała nauki, całe dnie tam spędzało usługując. Tak wy, wasz kontakt ogólnie ze świątynią był ograniczony do kompletnego, ale do kompletnego minimum. Właściwie, tak jak sobie przypominacie, to nawet zbyt dużo nauk kapłańskich również nie otrzymaliście. Tak jak sobie przypominacie teraz, wszystko wam się rozjaśnia,
Żadnych kar cielesnych w klasztorze, czy to w świątyni, czy podczas nauk, wy jako jedyni właściwie nie uświadczyliście. Właściwie zdaje się to wam powoli składać w jedną całość. To też wasz tutaj przełożony mówi dalej i opowiada wam o tym, iż teraz druga fala tych dzieci powstała. Dzieci stłoczone są w podziemiach Altdorfu. I tutaj właśnie powstał problem. Dla części z kapłanów okrucieństw za dużo było. To też postanowili pokarać cały Altdorf, jak i kapłanów. Jak to chcieli zrobić? Niestety wasz przełożony nie wie. Wie jedynie, że coś rozniosło chorobę. Coś, czego nagle w mieście pojawiło się ogromne ilości. Bo nagle, z dnia na dzień właściwie, masa ludzi poczęła chorować. Stąd też ma do was prośbę, żebyście odbili z podziemi Altdorfu teraz, czy w najbliższym czasie, owe dzieci Sigmara i zaprowadzili je do krainy. Nie chcę wam do końca powiedzieć jakiej, gdzie piętno tych dzieci zostanie zdjęte. Ale o wszystkim, gdzie to ma mieć miejsce i dokąd dzieci macie prowadzić, mówi, że jak tylko wyruszycie z Altdorfu, dołączy do was osoba, która będzie znała wszystkie odpowiedzi na ten temat. Jednak teraz dla bezpieczeństwa sprawy, żeby nikt z osób, które będzie brało w tym udział, nie wiedział wszystkiego, nie powie wam tego. Mistrzu, a czy jesteś w stanie nam jakoś dopomóc w tej jakże ciężkiej misji? Ja niestety dla niepoznaki tutaj będę musiał zostać. Mistrzu. Żeby na jednego i drugiego to ogonistę oko mieć i radą im służyć. Taką, żeby to odwieźć ich. A mógłbyś Brudna chociaż... łaska od was. Mógłbyś chociaż nam mi wiedzą pomóc? Ponieważ od kilku dni czuję takie dziwne uczucie. Czasem dzisiaj widziałem na przykład błyski różnego koloru przed oczami, których inni nie widzieli. A kładąc na tym ręce, rękę, na tym znaku rękę, poczułem mrowienie w palcach. Oczcie! Dotknęła! Wiatry magii ci dotknęły! Ciężka to sprawa, samemu tego nauczyć się mało osób potrafi, ale poczekaj. Jeżeli się odwraca, szuka czegoś pod swoim łóżkiem i po czym wyciąga jakąś księgę. Tutaj podstawy władania wiatrów magii i ich podstawowe rodzaje znajdziesz, ale to właściwie nawet nie wstęp do tej wiedzy. Rozumiem, mistrzu, a gdy zagłębię się w tą księgę, czy będziesz w stanie mi pomóc z kolejną dawką tej wiedzy? Osoba, która do was dołączy, z pewnością ci pomoże. Przekażę jej instrukcję. Dobrze, dziękuję ci bardzo, mistrzu. Wybiorę tę księgę i chowam. Ale jeszcze jedną miałbym do ciebie prośbę. Ponieważ, jak widzisz, nasze wyposażenie nie jest najlepszego... najlepszej jakości. Czy byłbyś w stanie nam załatwić glade do magazynu, aby wydali nam trochę lepsze opancerzenie, uzbrojenie? Wątpię, żebyście do świtu jeszcze byli mile widziani w mieście. Wieści szybko się roznoszą i już teraz zapewne do wielkiego teogonisty ktoś wieść niesie, że poza miasto ruszyliście. A i ucieczka jednego z czterech wybrańców niemile była widziana. To też za wami już puszczono kilku kapłanów, którzy śledzili was całą drogę. Więc mam pomysł. Udajmy się wpierw do krasnoludzkiego znajomka mojego. Niejakiego
Goriego Brinsona, spytać o tą zbroję dla mnie. Po czym oddalmy się z miasta jak najszybciej. Do kanałów najlepiej na początek po te dzieci. Chociaż, drogi mistrzu, byłem parę dni temu u naszego brata starego Otta z pytaniem. Twierdził, że dzieci zostały przeniesione. Podobnie jak Samburi. Gori. Stwierdzili, że ich już nie ma w Waldorfie. Widzicie, że prosił wam z jakiegoś czasu temu 3 miesiące, żebyście rozwiązali sprawę pewnej firmy przewozowej. Zambat Haldorf. I z nią to cała ta sprawa była związana. Teraz to widzę, że to oni te dzieci przewozili. Nikogo z tej firmy teraz już w mieście nie uświadczycie. Każdy, nawet najdrobniejszy kurier, jak jeżeli takowe informacje posiadał, albo nie żyje, albo się ukrywa. Nie jest pewne, gdzie mogli ruszyć, w którą stronę. Ciężko rzec. Pewnie któryś z ogonistów sam własny płaszcz ich zaprosił. Musimy więc pożegnać się z Aldorfem już na zawsze. Nie tyle co na zawsze, a do momentu, aż swego imienia nie oczyścicie. Gdyż na tą chwilę krzywym okiem na was patrzeć mogą. To rzecz jedna. A druga, moim zdaniem gorsza, że gdy aktualny teogonista krzywym okiem na kogoś patrzy, to długo ta osoba pożyć nie pożyje. Mistrzu, czy sądzisz, że odpowiedzialny za tą zarazę może być to złoto, które posiadamy? To ciężko mi jednoznacznie powiedzieć, co jest przyczyną, jednak rzecz to możliwa. Złoto jednak od samego teogonisty pochodzi. Nie jest oznaczone rewersem Aldorfu. Ano nie jest, a sam wielki teogonista Volkmar Srogi przywiózł je rzekomo z gór. Wykute przez krasnoludy owo złoto ma być. Dobrze, mistrzu, w takim razie powinniśmy się żegnać jak najszybciej. A przynajmniej wielką jego część, 2 kufry za przyniesienie księgi. Już wam wybaczyłem to, co żeście zrobili mi 2 miesiące temu. I widzicie, jak podciąga szatę i widzicie masę, ale to masę blizn. I to świeżych. Wiedz jedynie, mistrz, że nie jesteś pewien, co i czemu było robione 2 miesiące temu. Może powiem wam. Zniknęliście na miesiąc, może i więcej. Wieści o was nie miałem. Aż z Middenheim nowina nadeszła, iż ktoś, sam płomień Urlyka przeszedł i nic mu się nie stało. Ba! Nawet go zgasić ponoć próbował. To, żem nigdy nie myślał, że to wy mogliście zrobić. Po czym wróciliście tutaj do Altdorfu. W wielkiej chwale, w wielkich okrzykach wasza czwórka. 2 księgi z sobą nieśliście. I rzekliście, jakoby to w tych księgach prawda jest zapisana. Jako wasz mistrz zobowiązany czułem się do naprostowania was i zaprzestania mordu wszystkich kapłanów religii, które tutaj w Altdorfie od wieków miały swoje siedziby. Jednak, wskazuję tutaj swój bok, zbyt stary i zbyt słaby się okazałem na wasze cięte miecze.
Sam Sigmar musiał mnie uratować. W momencie, kiedy Hus przybył i okiełznął was w jakiś dziwny dla mnie sposób. W takim razie, mistrzu, pozwól, że się pożegnamy powoli i ruszymy w swoją stronę. Czas nagli. Jak tak wasz mistrz wam o tym opowiadał, zaczęła was cholernie boleć głowa, ale to cholernie. Wszystkich trzech, czy tylko ich? Nie wiem, wszystkich was boli ta głowa. Coś jeszcze tam mówicie do swojego mistrza, czy po prostu wychodzicie na tą chwilę? Dziękuję ci, mistrzu, i mam nadzieję, że niedługo się spotkamy znowu. Niech Sigmar będzie z tobą. Ja widzę, że kiwa strudzony głową. Słyszycie, wyszliście z samego pomieszczenia? Po czym słyszycie jakieś ciężko zbrojne ruchy w samym tutaj dziedzińcu. Ewidentnie zbiera się jakaś straż, być może. Bracia, wynośmy się stąd najlepiej, tak żeby dużo osób nas nie widziało. Znacie jakieś tajemne wyjście do świątyni? Jesteśmy teraz właśnie w świątyni, czy... Nie, jesteście tutaj w samym takim jakby malutkim domku waszego bractwa płonącej pochodni tutaj. Oczyszczającego Dobrze, ognia. Czyli... A wiemy, czy jest czyli gdzie? Styl nie wyjścia? Tak, tak, znacie bardzo dobrze to miejsce. Bracia, wydaje mi się, że powinniśmy udać się tylnie wyjścia. Tak, żeby nikt was nie zauważył, możecie spokojnie je opuścić. No to tak robimy. Tak, otóż to udajemy się. Powiedz mi, jest możliwość dotarcia do Goriego? No, przed chwilą to kłopotów zajmie i trochę czasu zajdzie, ale uda wam się. Wydaje mi się, że... Ile czasu minęło od zamówienia tej zbroi? Bo nie wiem, już była jedna noc i teraz nie wiem, czy to jest jakoś tak trochę dłużej w czasie. Aha. Jest sens iść do niego? Nie, nie. W takim czasie na pewno nie zdążył. No dobra. W takim razie musimy po drodze poszukać jakichś krasnoludów, które opowiedziałyby nam o złocie. A co z tymi dziećmi? I z twoim przyjacielem? Kiedyś? No cóż, i wyruszamy w czworo. W każdym razie... Znaczy mówię o tym przyjacielu, co wpadł wtedy do nory dzieci. Nie wiem, straciłem pamięć. Wydaje mi się, że nie spotkamy go już więcej. Aha. No, nie przypominam się, że, mi się, żebym go spotkał od czasu naszej wyprawy wspólnej. Można by tam pójść i zobaczyć. Nie wydaje mi się. Nasz mistrz mówił o tym, że ktoś do nas dołączy. No dobra, to chodźmy. Opuśćmy miasto jak najszybciej. No i udajemy się na cmentarz. Z miasta, tak? Ale pamiętajcie, że musimy jeszcze z tego te dzieci wyprowadzić. Ale wy dzieci już dawno opuściły miasto. Z tego co Otto mówił, teraz powtarzał nasz mistrz Hans Zimmer, Zimmermann. Czy mi się wydaje, że on mówił, że dzieci musimy sami uratować z miast, z kanałów. Ostatnio jak mistrzu z Otto rozmawiałem, tak, Otto mówił to, że opuściły było, miasto. Że... Wspomniane było, że dzieci są... W kanałach. Ale było też mówione coś, że wywieźli je, tak? Czy ostatnio na sesji, jak wspominałem z Otto, to mówił o tym, że zostały przeniesione z kanałów gdzieś. Potem się nawet Gori za nią kłócił. I Otto rzeczywiście tak było mówione, że dzieci były gdzieś przenoszone. U pagana były jakieś. Otóż to. U pagana były. Chodźmy więc do pagana może. Dobra, udajemy się. Rzuć na pamięć. Słucham? Rzućcie może na to, czy pamiętacie, bo... No ja coś tam pamiętam. No ja chyba nie pamiętam. Ja coś tam też pamiętam. Tak. Zatem wychodzicie z miasta, tak? Jup. No tak. Czy ja bym jeszcze jednak... Znaczy nie, do Bagana. Do Bagana jeszcze. Tak, mieliśmy...
No nie wiem, Dobra. czy... Zatem... I rzucaliśmy na pamięć, nie wiem po co. Tak. Przypomina wam się właśnie, że Paga wam wspominał, że przyprowadziliście mu jakieś dzieci. Które piły alkohol. Tak. No, no to właśnie to... I zarzekał się, że one nie piły nic. Same wzięły. Dobra, w każdym razie idźmy do niego. Tak, udajemy się do Pagana. Wchodzicie do karczmy, masa osób Pagana. Witaj, Paganie. O, witam, witam. Przyszliśmy odebrać dzieci. A mówiliście, że mają u mnie zostać? Nie, może się przyzwyczaiłeś do darmozjadów. No, zamieniłem je w dobrych robotników. I zaprowadza was na zaplecze. A tam widzicie gromadkę 12 dzieci, które gotują, sprzątają, myją naczynia. A w jakim one są wieku? Od 6 czy 7 lat do 13. To jest to samo co te płody na dnie tego, które jadły zwłoki i bekon? Być może. 3 miesiące. W każdym razie nie jest to normalne, ale okej. No to w każdym razie stać się na nowych robotników. Ale chyba mi ich nie zabieracie. No niestety Pagan, musimy mieć ich tylko przechować, a teraz musimy a coś ty taki ewakuować opiekuń... z miasta, bo inaczej ktoś inny ci ich zabierze. Powiem tyle. Coś taki opiekuńczy się zrobił, mnie to wygnałeś do klasztoru. A wiecie, ile takie robotniki, co zrobią tyle, co te, to kosztują? No nie wiem, skrzynię złota. A nie stać cię? No, no stać, no. No właśnie. Wydaje mi się, że dostałeś od nas wystarczająco złota, żeby zatrudnić sobie lepszych robotników na kolejne 10 lat. Powiem ci tak, Pagan. Zmień ten swój przybytek na dobrej jakości burdel. Nie pożałujesz. Tak? Zarobisz na tym dużo. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ci się zwróci. A jakieś dzieci może przyjdą na robotników. Taki burdel z dziećmi? Na robotników? Ale że to mi powiedzą za to! Powiesz. Bracie Kubi się. Może to... nie namawiam go do takich rzeczy. To dzieci będą w ukryciu, tak samo jak ten twój nielegalny alkohol. To żadnego nie ma alkoholu nielegalnego. Wszystkie będą jak te piwo. Nie będą niepełnoletnie, tylko z innych krajów, czyli trochę mniejsze. Ze wschodu. To nie tak można kobiety. Za przyzwoleniem kapłana? To nie ziołków kobiety są. Przykładowo, jakby pytali. O! Aha. Widzisz sobie tak, bierze jakąś kartkę, bierze jakiś tam węgielik i pisze. Zapisuje coś tam. Jesteśmy w stanie dojrzeć, co tam zapisuje? A rzuć proszę, Kasto. Chyba nie. No, bez problemu ci się udaje. Pisze no. Wielkie kulfony. To też wielkiego problemu co ci nie stworzyło. Zapisuje. Kubis von Harald mówi. Bierz dziwki, małe dzieci. Otwórz sklep z dziećmi. Kapłan pozwala. Dobry interes. Nie pić alkoholu dzieci. Bo to zło. Nie pić alkoholu dzieci, bo to zło. Wybranie z rzeczy. Jego słowa będą w księdze, bo to święte słowa. Nowy kościół. Nowy kościół. Widzisz, taki zadowolony z siebie, że to zapisał. Bierze jakiś gwóźdź, młoteczek i przybija w futrynie. Drogi Kubisie, zawsze, szczerze ci powiem, za największego idiotę cię tu uważałem. Ale jak takie słowo powiedziałeś i własnym słowem je bronisz, myślę, to pozostali to idioci. Trzymaj się swojego. My musimy jednak zabrać te dzieci. Wy też otwieracie? Tak, tak. Już jest budynek postawiony. Taki wielki na placu świątynią się nazywa Sigmara. Kubisie! Przecież to konkurencję będziesz mi robił? W innej dzielnicy, spokojnie. O.
No dobra. Nikt nie lubi brać dzieci, kiedy się obok modlą. No nie. Zresztą Sigmar powiedział, pomagaj swym braciom krasnoludom. Ale jak mi ich zabierzesz, to mi nie pomożesz. Ale ty pomożesz mi. Ale ty nie jesteś krasnoludem. No. On jest po prostu przerośniętym krasnoludem. To jak kaczucha. A właśnie, co z kaczuchą? No kaczucha idzie ciągle za wami. Kaczucha może ci pomagać, póki co tutaj, jak my będziemy zabierać dzieci. Nie, że on się tak patrzy. A co on potrafi? Czytać. I pisać. I bić. To będzie dobry odźwierny. Nie wygląda nam myśliciel, a. Ale to jest najmądrzejszy. To będzie twój kamerdyner. Będzie ten, zmywał stoły i zamiatał podłogi. Wiem, że jak tak bardzo, tego bardzo nie lubisz. Widzicie, jak pagan się tak patrzy. Właściwie tak wysoko musi głowę zawrzeć, że aż go boli. Bo tutaj, no, sam pagan 1,5 metra to nawet nie ma. A tutaj 2,5-metrowy bydle stoi na nim, że to ledwo się w jego karczmie mieści. Nie będziesz miał problemu z ludźmi w mieście. No, kto cię zaatakuje, albo będzie chciał się z tobą targować na swoją korzyść, jeżeli będzie stał przy tobie taki kaczucha. A no nie głupie. I przy porównaniu to każdy będzie wyglądał na dziecko, więc się nie skapną, że ty masz dzieci. A no nie głupie. No, widzisz, a co najważniejsze, jest za głupi, żeby mu płacić. Tak? Tylko strawę tylko jeść i spanie mu daj. On lubi jeść i pić. I tylko widzicie, tyle. Jak kaczucha, jak usłysza słowo jeść, pić. O! Gdzie jeść i pić? Gdzie? No widzisz, że pagan od razu wyhaczył temat. Chodź, chodź, kaczucha, chodź, chodź, mam tutaj mięsko, chodź. I rzucił właściwie jak psu jakąś nóżkę od kurczaka. Tutaj widzicie, że kaczucha rzucił się na nią. Przewrócił czwórkę dzieci przy tym. Ale chyba ich nie zjadł. Nie zjadł ich. Dorwał tylko tą nogę kurczaka, ale blisko było. No widzisz, paga, bierzemy dzieci, dostajesz kaczuchy. Maga taka sama praktycznie. Pagan się patrzy, czy tak liczy na tych palcach. No. No dobra. Dobra, pagan, ale jeszcze mam do ciebie jedną sprawę. No? Potrzebuję twojej pomocy. Słuchaj, jako że prowadzisz karczmę, to na pewno masz dużo jedzenia. Potrzebujemy od ciebie wór żarcie, taki naprawdę spory wór. Najlepiej nie psujący się. Suchary, jakieś rozwalone piwo. Suszone mięso, jakie suchary. Rozwodnione piwo? Ja takiego nie mam. Ale miód. Mogę gdzieś tam znaleźć. Pagan miód. I powiedz mi, czy ta moneta złota, jak samo jak tamte, które dostałeś od nas, nie wydają, mogą być robione przez kasnudy, twoim zdaniem? A gdzie to? Takich szpetnych to my nie robimy. Gdyby to nie było prawdziwe złoto, to bym je wyrzucił. Więc sądzisz, że to ludzka ręka? A gdzie to ludzka? To nie, to... To nawet innego. Ludzie tak złych nie robią? Ludzie to takie małe, takie pierdółki robią, bo im szkoda. Może orki? O, dobra. A gdzie taki ork, to by nawet w kowadło nie trafił, choćby pół życia próbował. Nie to, kilka tysięcy orków takie jedną monetę by tłukła z pół dnia. Przy okazji wytłukając połowę swoich. A pewnie i tak. Tak patrzę na tą monetę. Nigdy żem się nie zastanawiał, skąd złoto pochodzi. Ale żem słyszał, że na dalekiej północy albo na dalekim wschodzie, za górami krańca świata, są takie krasnoludy, co je zowią czarne, co czerwone złoto ponoć z ich kopalni wydobywają. To nie są te tak zwane krasnoludy chaosu? No nie wiem, no ja tam je czarne zwie. Raz, żem w życiu takiego czarnucha widział, to żem to gorsze od smoły. Ale co dziś mnie wziął? Z kamienną nogą to było.
No dobrze, w takim razie chcielibyśmy od ciebie wór farcia, jak to A to powiedział. wy go znacie? Kogo? No tego co tu... Tego czarnucha co tu ostatnio był tego. Nie. No, Jak dawno to było? Zgoła miesiąc temu. Zaraz po waszym powrocie. Za wami na wozie taki... Że no, krasnolud, co mi go na przechowanie zostawiliście. Co z nim? Zrobiłeś z niego gosposię? Nie, no, no kamienną nogę jedną miał, to że nic z nim nie robił. A tą kamienną nogę zabrałeś mu, czy nie? No, no wziął ją ze sobą. W sensie, że miał nogę kamienną, ale na niej chodził. Ciekawie, ciekawie. Co się z nim stało? No żeście go wzięli ze sobą. Później. Czyli wszystko nasza wina. A, pamiętam teraz, że mówiliście, że mi jakieś tam złoto za to dacie, że nikomu nic nie powiedziałem. To co ostatnio to... jest z kieszeni Mandila, jak to opowiadał mi? Tak, a poza tym mało ci już daliśmy? No kończy się, panowie. Ja to... Już to, wszystko roztrwoniłeś? Nie, inwestycje dobre, żem poczynił w trunki złociste. No to widzisz, to ci się zwróci. No, ale to słyszałem, że w podróż daleką to w depozyt schowajcie u mnie złoto. Spokojnie, za jedzenie ci zapłacimy. Czy tak powiem, drodzy bracia, jeżeli to złoto jest tak, jak podejrzewam, co dał mu do zrozumienia również brat Heinrich, może być siedliskiem zarazy, to może lepiej je zostawić tutaj, przynajmniej w większej ilości. Tak chcę zerknąć do kieszeni, ile mam tego złota? Żadna zaradza, nie, to tak to rozmawiamy, chodzi nam trzy o razy kasetką, ile masz złota. Znaczy ile on ma, czy ile... Pagan, po prostu ile każdy z was według ma? Nas złoto jest zarazą, która niszczy umysł. To ja taką zarazę to mogę przetrzymać. Jak chcę dużych wyników, to są małe. To ja też rzucę. Trzy razy, tak? Tak, trzy razy każdy. A. No to jest wasze te złoto, które wam zostało. 94, jak mój rocznik, okej. Okay. Ja mam 116. No to ja zostawię upłagana 140, nie, 148. Złotych monet, a wezmę 17. Albo dobra, zostawię mu 150, wezmę 15. Ja biorę wszystko ze sobą, no wszystko. Tak na depozyt. On ci wydaje taką kartkę i napisał depozyt u Pagana. I tam niewyraźnie te cyfry, ale coś tam jest. Kartka ja do chcę zostawić 50 tych złotych monet. 50. I zapisuję ci, daję ci kartkę 50. No dobrze, a teraz daj nam jedzenie, miodu. Chyba, że masz jeszcze może coś z uzbrojenia fajnego. Jesteś krasnoludem, pokaż, że coś z tego zostało. W końcu no, finansowałeś wyprawy. Z tego to mam, co tylko wy mi zostawiliście ostatnio. Czyli? A co to jest? Wiesz, że nam pamięć zawodzi. Starość, nie radość. A dobra. Henryś, chodź tutaj. Widzisz, że podchodzi, taką klapę wyciąga. I tam jest worek. To wyjmuję ten worek. Widzisz dwie księgi jakieś. Tak jak przeglądasz i otwierasz, widzisz, że są tam symbole geometryczne. Na każdej stronie jest jakiś symbol geometryczny. Nic właściwie więcej tam nie ma. Tylko same symbole. Dobra, no to chowam te księgi. Dziwny sztylet, lekko pokręcony niczym serpentyna, z srebra. Na nieumarłych może być przydatny. Tak, i ten sztylet też biorę. Wandilu. Twój ten naszyjnik też mam. No, pokaż mi go. Nie widzisz, że... Z jednych szuflad, gdzie trzymał mąkę, przeciera tą mąkę, opluwa ten twój naszyjnik, żeby ta mąka z niego opadła i
Może to złe słowo było do naszyjnika. Otóż widzisz takie srebrzane nitki, niczym to pajęczyna, które nakładasz rzeczywiście na szyję i oplatają właściwie lekko jakby mała opończa, jakiś taki mały kapturek, twoją głowę. Coś tylko... jakby czepiec. Aha, i tylko naszyjnik ci zostawiłem? No. No dobra. I nic przede mną nie ukrywasz. No dobra, dobra. Po prostu to mi się podoba. Jakaś broń? I wyciąga tak niechętnie z drugiej szuflady jakąś taką dziwną tarczę. Ewidentnie krasnoludziom, lecz nie jest to zwykła żelazna tarcza, a z czegoś czarnego. Pozwólcie, bracia. Podoba mi się. I ja daję no, bierz, ją tutaj Wandilowi. Ja no wiesz, bracie, ja i tak za tarczami nie przepadam. Wiesz coś na temat tej tarczy, drogi Paganie? No ten krasnolud dał ją Wandilowi. Po czym coś tam zaczął mówić i druga noga mu się w kamień zamieniła. Bracie Henrichu, mógłbyś dotknąć tej tarczy i powiedzieć mi, co o niej myślisz? Właśnie chciałem cię o to zapytać. Czy mogę ją zobaczyć na chwilę? I biorę tarczę w ręce. No, rzuć proszę kasetką. No, dosyć dobry wynik. Wiesz co? Jak dotknęłeś się, tak zaczynasz myśleć, jakoś wytężać się, bo właściwie nie wiesz do końca jeszcze co robić. Zaczyna cię kręcić w głowie, zbierać na wymioty. Coś ewidentnie w ciebie uderza, falami jakby. Coś strasznie dobra, to zimnego, się na nieprzyjemnego. Skupiać. Jak tylko zaczynam czuć te fale, to przestaję to robić. No bracie, chyba masz szczęście, ale nie skupię się nad tym za bardzo. Nie jest moją szkołą magia, prędzej młot. Tak, Henrysiu, tutaj jak zauważyłeś tą tarczę, jak ją dotykałeś, poczułeś w dłoniach, jakoby tarcza się ruszała. Może nie tyle sama w sobie, a coś w środku tej tarczy. No bracie, i bądź ostrożny z tym czymś. Będzie trzeba się potem temu bardziej przyjrzeć. Chyba zostanę przy swojej starej tarczy. Nie podoba mi się to, skąd pochodzi. Ale może jednak weźmy ją ze sobą, może się nam zdać na coś. Prawda. Kubisie, a dla ciebie też coś mam? Znaczy, ty masz dla siebie. Słucham cię. Ale za to będziesz musiał mi zapłacić. Pokaż co masz, opowiem ci, czy zapłacę. Sporo nieprzyjemności przez to miałem. Pokaż. 2 dni temu tutaj sami magowie przyszli. W fioletowych płaszczach. Nie byli zadowoleni. Nie. Fioletowe płaszcze. To będziemy musieli pójść kawałeczek. I was prowadzi. Dobrze. Na taką boczną uliczkę, malutką. Za jego karczmą. Tam widzicie coś, nazwijmy to, przerażającego. Widzicie 4 postacie wtopione właściwie w ceglany mur, a po środku całego tego malutkiego placyku, tej malutkiej uliczki, leży czarny młot 2-ręczny. Nie mam oboręczności, więc tak. Obręczność się składa do walki 2 brońmi, a nie do... Znaczy nie, nie mam... Mam specjalizację 2 broń? Nie mam takiej, więc... Ale to nie jest, to nie jest, to nie jest... obręczność, że walczysz 2 brońmi. Nie, nie, ale mi chodzi o to, że nie mam specjalizacji walka 2-ręczną bronią, więc dużo mi to nie daje. Przy 31 WW to ja na maksymalnym szczęściu walę za 16. Bracie, to może ja się temu młotu przyjrzę. Proszę cię bardzo. No rzućcie proszę wszyscy na spostrzegawczość. No mi się udało. No mi nie. W Wandilu, Kubisie, widzicie jak przez młot co jakiś czas, niczym żyły pojawiające się i znikające, przepływają jakieś barwy. To
to ciemnej zieleni, to fioletu. Przyglądacie się tak też w te odciski na owym murze i widzicie, że jest to, jak tak dobrze policzyliście, może i nawet z 15 osób wtopionych w ten mur. Każdy z nich z pewnością był ubrany w coś fioletowego, gdyż szczępy widać jeszcze między cegłówkami. Bagan, czy to ci magowie? No wiecie, nie patrzałem. Ale nie wychodzili. No, weszli do karczmy, narobili brudelu, zabrali. Nie wiem, skąd wiedzieli w ogóle, gdzie to jest. No i po czym jakiś tam huk się zrobił, no i tu nie zaglądałem już tu dalej. Ten wybuch. Ano. No to kolejna zagadka rozwiązana. Zastanawiam się nad tym młotem. Mimo wszystko zostanę przy swojej tarczy. Ja bym go jednak z chęcią obejrzał. Proszę cię bardzo. Obawiam się plugastwa, które może go chować. Dobrze, to podchodzę do tego młota. No to rzuć proszę kasetką. Moja postać się odsuwa i chowa za jakimś filarem, czy czymś w podobie, rokantem. Po prostu, żeby być poza zasięgiem czegokolwiek. No i dotykasz go? Tak. No i dotykasz go, widzisz, że pomimo swojej wagi, nawet łapiąc go w jedną dłoń, jest niezwykle zwrotny i łatwy, nazwijmy to, w manewrowaniu nim. Jest naprawdę wyśmienicie wyważony, po prostu perfekcyjnie. Jeszcze właściwie nigdy w swoim życiu nie dotykałeś tak dobranego oręża. Uśmiechem na ustach biorę go w dłonie. Brzmi śmiesznie. Tutaj. Wiesz, niektórzy się jarają piwem, niektórzy się jarają bronią, tak? No tak, należy do tych drugich. Chociaż u mnie są ci. A powiedzcie mi, kto ma tarczę? Tarcza... Jest na moich plecach najpewniej. Tak. Jak tak? Na twoich, tak? Tak. Słyszysz powoli, jak coś w środku tarczy się przekręca, jakby jakaś zębatka. Dobrze, no to chcę zdjąć tarczę z pleców i zobaczyć ją. Patrzysz na nią, właściwie dalej nie zmienia swoich tutaj ani kształtów, ani rozmiarów, ale zauważasz, że pomimo tego wszystkiego możesz tarczę trzymać w jednej dłoni, a topór w drugiej. What? Co zdawać by się mogło niemożliwe. Bacząc tym bardziej na to, że topór zdaje się być ewidentnie dwuręczny. Młot, przepraszam. No, bracia, chyba znalazłem swój ulubiony oręż. Jako mag będziesz na pewno nim dobrze dzierżył. Znaczy jako kapitan. Też mi się tak wydaje. Chociaż i tak wolałbym stronić od tej broni, jako że nie pasuje mi opis przybysza, który ją podarował. A ja po prostu wolę ostrze. Panowie, ale co się stało z tym krasnoludem? Właśnie nie wiemy tego. A, Boże, mnie ciekawość zżera, bo to, żem myślał, że to jakiś złoczyńca. Czy... jeden z tych krasnoludów za tych gór końca świata. Ale no to, że w waszej eskorcie... Nie jako, rozmawiał z tobą? No tam trochę mówił. Otóż to. Powinieneś wiedzieć więcej od nas. To, że niewiele mówił, to, że jedynie lepiej się was trzymać. O, obawiam się trochę mocy tego młota i tarczy. Może na siebie, bracie Henrych. Jednakże, dzierżąc go w dłoniach, czuję jego potęgę. I wydaje mi się, że jest to przedmiot poświęcony przez Sigmara. Tak jak sobie myślisz, tak jak czujesz, to bardzo możliwe. Że co prawda wygląd ma niepozorny, jednak coś w tym może być. Yeah.
Uważaj mimo wszystko. Oczywiście, że będę, ja zawsze uważam. Widzicie, że tutaj Pagan przynosi wam wór suszonych śledzi, sucharów oraz jakichś takich dziwnych, zielonych liści. A nie masz może trochę mięsa? Że można jeść. Paganie, jako że tutaj masz mój młot, mam do ciebie pytanie. Nie masz może surowego, suszonego mięsa? No posiadam. No to by nam się trochę zdało. No i wiesz, dobrze, przynosi jeszcze woreczek. Jak dobrze wiesz, ja jestem zwolennikiem mięsa. No i przynosi wam jeszcze dwa woreczki takiego suszonego mięsa. Mieliśmy ja się zajmę mięsem, jeszcze? Panowie. Pagan, nie mieliśmy żadnych pancerzy. Nic z sobą nie przywieźliśmy. Wszystko wzięliście ze sobą. Jesteś pewien? Na pewno. Moje złoto mówi, że masz coś jeszcze. Na pewno. Pagan. No dobra. Przypomniało mi się już. I widzicie, że odkurza tutaj na zapleczu trzyma za jedną z beczek, obtrzepuje tutaj z ziemi, lekko przykopana jakby. Ni to zbroja płytowa, ni to sam napierśnik właściwie. Również czarny. Ale tylko jeden? Jeden. Podchodzę do niego i kładę na niego rękę. Coś czujesz, ale ciężko powiedzieć, co to jest. Nie jest to podobne uczucie do młotu i tarczy? Nie. Bracie, wydaje mi się, że ten napierśnik jakoś łączy się z tym młotem i tarczą. Weź go. Może będzie zestaw dobry. Wydaje mi się, dobrze, że lepiej będzie, jeżeli będziesz miał całość na sobie. Ale bardzo cię proszę, żebyś uważał. Dobrze, takoż zakładam ten napierśnik na siebie. Zakładasz go, tutaj pomagają ci twoje bracia i dziwna rzecz się dzieje, bo w twojego założeniu na dobrą sprawę zdawał się zbyt duży. Jednak z każdym ruchem zdaje się do ciebie dopasowywać. To tak na twój rozum zdaje się być co najmniej idiotyczne. Przecież pancerz z tak dobrej stali z pewnością nie zmienia swojej objętości. A jednak, z każdym twoim ruchem pancerz zdaje się być bardziej dopasowany do ciebie i coraz mniej to krępować twoje ruchy. Mam pytanie, Pagan. Jak my przyszliśmy, każdy dzierżył po jednej sztuce, czy na jednej osobie było wszystko? No, każdy z was miał taki komplet, jakiś taki czarny. Cały komplet każdy miał? No, czterech was takie miało. Aha. To daj nam jeszcze tego miodu, o którym mówiliśmy. Miód! Jest tak niechętnie. Idzie taką beczułkę 3-litrową, 5 może, przynosi wam. Antałek miodu. Ja w tym czasie idę zobaczyć, co u dzieci. Bracia, coś mi się wydaje, że po innych znajomych też mogą być takie przedmioty rozsiane. Ja bym jak najszybciej opuścił miasto, mimo wszystko. Przedmioty możemy znaleźć w drodze, a ja nie za bardzo ufam tym pancerzem i całej reszcie. No i tutaj, jak się zdążyliście obejrzeć, dzieci właściwie stoją przygotowane. Każde z nich ma jakiś plecak, do którego Pagan załadował im trochę jedzenia, trochę napitku. Zarzeka się, że same były to rozwodnione piwo. I w ogóle nie wie, skąd ono je znalazły, bo u niego takiego nie ma, więc to nie można mieć do niego pretensji. Wzięły piwo i rozwodniły. Nie tak. Bo lubią. Paganie, mam do ciebie jeszcze jedną rzecz do przechowania. Się patrzę, ciekawe, daję mu mój stary młot. Daję mu mój stary młot. Przechowaj mi go. Dobrze. Czy nie, inaczej, bracie. Mógłbyś mi podać ten młot? Ja chętnie bym spróbował. To jest młot dwuręczny. Aha, dobrze. Taki jebutny.
To nie, no to Bierze. przy mam tarczę, to okej. No i dobra, opuszczamy miasto. No, udajemy się do tego tunelu z dziećmi. A i na odchodne jeszcze do Pagana. A Paganie, pamiętaj, że nas tutaj nie było. O, a no gdzie wy byliście? Bo ja was nie widziałem już od dawna. A po nasze weksle zgłosimy się najszybciej za kilka lat. Musicie się zgłaszać. Do widzenia. Kilka lat. Dobra, teraz pytanie, gdzie my mamy z tymi dziećmi się udać? Wychodźmy, Do tunelu. wyjdźmy tunelem, potem zobaczymy. Poszukiwać. Dobrze. Nasz mistrz kazał nam udać się gdzie? Poza Przyznaczonym. miasto. W takim razie dobrze, ruszajmy tunelem. Dzieci, ustawcie się w pary. No No i dobrze, co? może ja Igaj się będę go, igaj prowadził. się go. Chwyćcie się za rączki. Brat Henry, jako że jest najlepiej uzbrojony, idzie przodem. My A my dwoje osłaniamy tyły. z tyłu. Tutaj tym tunelem przez cmentarz za miasto. No i słucham, idziecie w kierunku obozu, w kierunku oblężenia, czy gdzieś tam dalej na północ? Ja bym poszedł jeszcze w okolice tego obozu, gdzie znaleźliśmy paczkę. Ja bym Kaczuchę sporo, ja przeszukał. bym, znaczy wpierw to bym poszedł do miejsca, gdzie była ta kobitka cała i sprawdził, czy ją spalili dobrze. Wiesz co, jest perfekcyjnie spalona. Ja, perfekcyjna pani spalenizny. Okej, to idźmy do obozu, gdzie była kaczucha. No dobrze. I poszukajmy może tej dziury. Do którego pójdziecie? Kaczuchy. Kaczuchy. Do kaczuchy. No to dochodzicie tam bez problemu, jest szybko. Dobra, jesteśmy w obozie. Nie gwałcą żadnej kobiety. Nie, nie ma. A reszta? No są tam ci te chłopki, z którymi wcześniej rozmawialiście. Co robimy, bracia? Mam pytanie do tych chłopów. Czy jest tu w okolicy jakaś dziura, z której wyszły dwie osoby? Patrzą się po sobie. Przecież ludzie z dziur nie wychodzą. To ja mam może inne pytanie. Czy Niech wiecie tylko na ciebie może... spojrzą. Tak, podchodzi facet z takim jebutnym znakiem Sigmara na klacie, z młotem na jednym ramieniu, tarczą w drugim i pancerzu takim, który wygląda jak płytowi I na wszystko sobie. czarne. Tak. Bracia, powiedzcie mi, wiecie może w którą stronę udali się żacy? Ewentualnie gdzie możemy znaleźć kogoś tutaj lepiej usytuowanego? I rzuć proszę na zastraszanie plus 20. Teraz powiedz mi, na zastraszenie jest na co? Krzepa. Krzepa? Nie, ogłada. A no to na ogładę nie weszło. Ja mi się wydawało, że to była ta krzepa. Ogłada. Nie, nie, nie. Tak się patrzą. Ale my nic nie wiemy. Bracia, pomóżcie nam. Uratowaliśmy was przed córką Kaczuchą. chaosu. Do tego wrzoda z tyłku wam też usunęliśmy. Kaczucha znalazł lepsze miejsce. Pomóżcie nam. Patrzę. A co kaczusze zrobiliście? Ma Teraz pracę. ma pracę, pracuje w gospodzie, jedzenia i napoju mu nie brakuje. Dziewek też. Niedługo burdel się otwiera. Patrzą, nie dowierzają. Kij tam z kaczuchą. No, ale kontynuując to, dziewka, z którą chcieliście rozmawiać, okazała się sługą chaosu. I nie powiem wam, w co się zamieniła. W każdym razie, Kurde, jeżeli zapięty. nie Zaczynają będziecie się z nami śmiać. współpracować. Jak nie wierzycie, popytajcie garnizonu. Powiedzą wam. No tak się patrzą, nie dowierzając, ale ucięli ten śmiech. Swoją drogą, kimże ja jestem? Ja jestem tylko kapłanem Sigmara. Co ja mogę wiedzieć?
Chyba nie zrozumieli żartu, czy nie wiedzą, czy to żart, czy nie. Ale Dobra, pan bracia. dużo wie. Dlatego Bracia powinniście chyba mi nie. wierzyć, a nie śmiać się. No dobrze. Ale my nic nie wiemy. Coś wiedzieć musicie w końcu, jakoś egzystujecie. My to tutaj tylko zasiłki robimy. Wymieniamy tych, co śpią. Za dniami tam stoimy, a oni tu śpią. A my teraz. No właśnie, a kto wam rozkazy wydaje? Szlachcic z A gdzie on jest? Awagardu. A gdzie mości pan? Na dziale śpi. A którędy tam można dotrzeć? Nie wiem, wskazuję paluchem drogę. Tą drogą trzeba iść do końca i tam będzie leżał. To co, bracia? Szukaliśmy kogoś inteligentniejszego. No to podejdźmy, chociaż to wiesz, to że szlachcic nie... Mości to, Torgald się nazywa. Tak, ruszmy się. Najlepiej będzie. I tak też myślę, właśnie ruszyć się powinniśmy w jego stronę. Potem przechodzicie tam taką leśną ścieżką, parę minut wam to zajmuje i rzeczywiście widzicie wielkiego, opasłego szlachcica leżącego na dziale, która ledwo go utrzymuje. No to rzeczywiście musi być gruby. Oj, tęgi to szlachcic. No to w takim razie moja postać podchodzi do niego i on śpi, tak? Tak, tak. Nie, szturcham go palcem w kałdun, ale to tak bardzo szpiczaście, tak głęboko jak wchodzi mi palec w jego pępuszek. No to rzuć nie proszę utop się. Kostką. Na co? A rzuć proszę. Nie utop się. Nie lub... O, dobra. O, wbiłeś mu palec w brzuch. Zwrócił się na dół, przewrócił się, cały sturlał się. Podczas tego wszystkiego poczułeś, jak zaczął pierdzieć ze strachu. Po prostu, no tak go wystraszyłeś, biedaka. Już myślał, że go jakieś orki zaatakowały, czy inne plugastwa. Po czym zerwał się na równe nogi, chwycił za miejsce, gdzie myślał, że ma jakiś miecz. Ale okazało się, że ma tam samą szynkę. Skórzaną pochwę złapał w ręce. Wymachiwał na lewo, to prawo, zdezorientowany kompletnie. Kto tu jest? Uspokój się w imieniu Sigmara. Kto tu jest? Właśnie ustawiam się do takiej pozy typowej dla kapłana, rączki do modlitwy troszkę na moim medalionie młotu i wpatruję się w niego uśmiechnięty. Pokój ci, bracie. To tylko ty, kapłanie. Już się wystraszyłem, że to jakieś plugastwo mnie w nocy dorwało. Poszukujemy uciekniera brata, który wybył z miasta. Prowadzimy to oto tutaj sieroty jego tropem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Wiesz, tak patrzę na te dzieci. A to wy z miasta wychodzicie? Nie, zostaliśmy przesłani z prowincji, żeby znaleźć tego człowieka, który uciekł z miasta. Tak, straże mówiło, że widziały jakiegoś dziwnego, pamiętającego się typa. Szedł taki jeden, ale glejt miał od samego teogonisty. No możliwe, że to on, ponieważ ta osoba, którą szukamy, jest znana w naszym towarzystwie z tego, że potrafi dobrze fałszować dokumenty. Właśnie, właśnie. No to, że kunia mojego wziął. Nie posiadacie żadnego wozu, może, drogi bracie? No, tylko ten, który działa, są. A zaopatrzenie na czym przywozicie? Zaopatrzenie z wioski tu nieopodal. Udajmy się do wsi. Musimy wynająć wóz.
A powiedz mi jeszcze, w którą stronę do tej wozi dojść? Do tej wsi, pokaż mi. Tą drogą pokazuję wam na taką niewielką dróżkę ze żwirku. Przejść z kilka godzin, po czym będzie tam taka firma przewozowa. Dyliżanse Altdorfu, to u nich możecie kupić czy wynająć taki wóz. Dobrze, bracie. Dziękujemy. Tak, bracie, podejrzewam, że powinniśmy się udać do tej wioski. No, ja też wóz, tak sądzę. Bo z dziećmi raczej konno daleko nie zajedziemy, lepiej żeby siedziały na wozie. Najlepiej taki z lądeką. Przecież udajemy się w stronę tego miejsca. Idziecie, tak już powoli dzieci marudzą. O, panie kapłanie, nogi mnie bolą. No już dzieci niedługo. Mi się chce spać. Dzieci spokojnie, panie zaraz wóz kapłanie, kupimy, gdzie to mój będziecie kotek? Sobie jechać wygodnie. W piekle są gorsze rzeczy niż ból nóg i brak kotków. No i tak idziecie, idziecie, coraz bardziej was męczą te narzekania dzieci. Aż dochodzicie do jakiejś takiej niewielkiej karczemki połączonej ze stajnią i rzeczywiście wielki napis Diligence Altdorfu. Dobrze, bracie, to może jeden z was niech zostanie na zewnątrz, a ja pójdę z drugim załatwić wóz. No dobrze, to ja zostanę. Ja mogę A, dobra, to ja się udam do środka pomóc w załatwianiu wozu. Dobrze, no to chcę wejść do tego miasteczka. Do tej jego budynku. Sama taka niewielka karczma przed miasteczkiem. No i tutaj wchodzicie. Widzisz jakiegoś starego faceta, który siedzi tutaj okrutnie znudzony. Ruchu dużego nie ma, bo też oblężenie Altdorfu właściwie całą drogę zablokowało. A wszyscy, co więcej, tutaj złota w portfelach mieli, to też po prostu wybrali albo okrężną drogę, albo przez kanał ruszyli dalszą drogę. To też tutaj karczma słabo właściwie prosperuje. No i to wydaje mi się chyba najlepszy moment, żebyśmy skończyli 22 otóż to. Na zakończenie. Tak jest. Tylko tak, rozdam wam punkty. Proponuję, żeby każdy za tą sesję dostał 100 punktów, plus niech każdy mi powie, co w tej sesji zrobił fajnego, za co powinien dostać więcej. Co zrobiłem? Znaczy tak, może inaczej. Mi się wydaje osobiście, że Heinrich miał to do siebie, że po prostu rozpłatał tą dziewkę chaosu w dosyć fajny sposób. Nie wiem, czy to się liczy za to, że dostał, miał szczęście z furią, ale wydaje mi się to być... To było bez furii. Znaczy, miałeś tam chyba jakieś tam dziesiątkę. Nie. Było 12 chyba, ale weszło ładnie. No a na pewno też dużo magii on się posługiwał przy badaniu tych przedmiotów. Tak, co do siebie, wydaje mi się, że w tej sesji byłem bardziej mówcą niż kimkolwiek innym. Dużo nie zrobiłem, bardziej mówiłem. Może trochę ludzi zastraszałem albo przemawiałem do nich. Tak naprawdę całość polegała na otoczce tego życia. Aldorskiego kapłana. Chciałem się trochę wczuć w członka zakonu oczyszczającego płomienia, stąd też te wszystkie opisy piekła. Znaczy, źle utwierdziłem to jako piekło, bardziej chciałem stwierdzić, że to jest po prostu domena chaosu, ale też tak innymi słowami. Po prostu wydaje mi się, że no trochę wycyganiłem od pagana. Niestety nie udało się pójść w inne miejsca. Stroniłem trochę od walki, ale to po prostu z tego powodu, że też nie wiedziałem, co tak naprawdę szykujesz, że stworzenie chaosu powinno się wyrzekać tak naprawdę, uważać na nie. Wydaje mi się, że sporym bonusem mojej postaci na tej sesji na pewno było to, że stroniła od wszelkiej magii i artefaktów z nią związanych, co jest według mnie przynajmniej bardzo na miejscu u osoby z takiego zakonu. Pomimo, że mogło kusić. A kusić w Vandilu, co tam ty u siebie chwalisz dzisiaj? No ja u siebie na pewno dużo przekonywania, zwłaszcza poczynając od początku, gdzie miałem niezłe przekonywanie. I bardzo dobre rzuty. Tak, ale głównie przekonywałem, też za bardzo nie walczyłem, zresztą to było nawet próbowałem, ale nie wyszło.
I też w sumie od artefaktów tych magicznych stroniłem. I w sumie jeszcze tylko to, że mogłem. Znaczy, wycyganiłem od pagana tą tarczę i tyle. I tutaj Henrysia pochwalił już Kubis, ale czy Henrysiu chcesz dodać też od siebie? Znaczy, ja chciałem tylko powiedzieć, oprócz tego, co Kubis powiedział, że ja zgodnie z historią mojej postaci, która jest od zawsze była zainteresowana bardzo mocno magią, właśnie jak bardzo mocno pchałem się do tych przedmiotów magicznych, ponieważ jest to coś, który jest to kierunek, w którym moja postać chce dążyć. Co prawda chce dążyć w kierunku magii kapłańskiej, jednakże jest strasznie zaintrygowana wszystkim, co jest związane z magią i chce jak najdokładniej wszystkie tego typu przedmioty zbadać. I tutaj tak bonusowo, tutaj Henrysiu, tobie bym po prostu te 100 punktów doświadczenia plus umiejętność po prostu splatanie magii i dwa proste czary, które się nauczysz z księgi, a na następnej sesji bym ci powiedział, jakie to będą. Dobrze. Jeżeli chodzi o ciebie, Wandilu, no to oczywiście to jest już rzeczone 100 punktów plus umiejętność tutaj zastraszanie i przekonywanie. Jeżeli masz, to na plus 10, a jeżeli nie masz, no to po prostu sobie utworzyć. Aha, no dobra, okej. Jeżeli chodzi o ciebie, Kubisie, to bym proponował tak. 100 punktów to jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o, nazwijmy to, twoją wiarę. Tutaj się nią wielką wykazałeś. Nie raz, nie dwa, to też proponowałbym ci po prostu zwiększenie wszelkich testów właśnie związanych z religią, wiedzą, właśnie plus 10. Czy rozumiem, że jeżeli chodzi o wiedzę imperium związaną z kultami... Znaczy wiedza imperium, może też wiedza religia... Nauka historia, nauka teologia, coś takiego? Dokładnie tak. Wszystkie te trzy możesz sobie podwyższyć o 10 lub dopisać, jeżeli nie masz takowych. No to podwyższę o 10. Tak właśnie, powoli zacznę się zastanawiać nad ścieżką awansu mojej postaci, bo mag bitewny powoli przestaje pasować do niej. Znaczy nie mag bitewny, przepraszam, kapłan bitewny. A za to moja dąży bardzo mocno takiego kapłana berserkera, bo to jest mój cel. No dobrze, zatem podsumowując taką sesję, dowiedzieliście się o tym, że czwarty z waszych tutaj wybrańców okazał się kim? Archeonem. I Archeonem, no. Tylko pytanie do ciebie, Morku. Już wiem, tajemnica sesji i tak dalej, ale chodzi o tego samego Archeona? Wiesz co? Czy zależy... Znaczy tak spytam, jakie to są czasy? Czy to są czasy tamtego Archeona, czy to są czasy... To są czasy dokładnie tamtego Archeona. I teraz... Przed wami właściwie, przed waszymi decyzjami tutaj kwestia tego będzie, czy jak to się wszystko dalej potoczy. To się nas wbija w tamtą historię chyba. Tylko, że rozbieżność jest taka, że według oficjalnej wersji, a przynajmniej tej, którą czytałem, Archon był rycerzem z początku, który przestał wierzyć w Sigmara, bo ten nie odpowiedział na jego modły. Ale no, wiadomo, że storytelling i cała reszta ma swoje... Powiem ci tak, po części masz rację, ale nie jest powiedziane, że jeszcze tym rycerzem nie zostanie. Na razie wiesz, że próbował być akolitą i to mu nie wyszło. A co teraz robi? Gdzie teraz jest? No. Dobrze, rozumiem. To jest pytanie. A jak wy potoczycie tę historię, jak mu zaszkodzicie, czy mu pomożecie, no to już jest następna kwestia. Pytanie, czy pozwolisz mi, żeby moja postać... poszła krok dalej, znaczy tak wiadomo, nie w tej chwili, bo na razie chciałbym wyssać z tej profesji przynajmniej bonusy, cech i tak dalej, ale jeżeli będzie to nawiązywało do kampanii z czasem zmienić profesję przed osiągnięciem wszystkich punktów zdolności, umiejętności i tam cech rozwinięcia? Znaczy no tak jak się mówiłem, tak jak w przypadku teraz awansu na kapłana, jeżeli jakakolwiek zmiana będzie fabularnie uzasadniona, to jak najbardziej. Dobrze, pomyślę jeszcze w co bym chciał iść ostatecznie. Tak, myślę, że to będzie postać trochę związana bardziej z wiarą, ona naprawdę będzie stroniła od chaosu. Jeżeli w coś pójdzie z skończeniem z kościołem, to raczej pójdzie w postać właśnie takiego mieściciela, łowcy umarłych, łowcy chaosu, bym to nazwał po prostu takim przerobionym łowcy wampirów, który jest po prostu bardziej łowcą chaosu niż wampirów. Coś właśnie nie mieliśmy takiego... być łowcami czarownic? Właśnie o to mi chodzi. O, czyli inkwizytor. Tak, dokładnie. Tylko, że nie na podstawie egzekutora, a bardziej łowcy czarownic właśnie tych cech.
Bo mi się wydaje, że tak. Ewentualnie ramieniem zbrojnym może bym był tym kapłanem bitewnym, ale też takim bardziej ustawionym na rozmowę z ludźmi niż jeżeli walkę samą. Bo jak widać na razie stronie trochę od tej walki, aczkolwiek też przyznam, trochę mnie później jakoś ogarnąłem, że ten młot był na jedną rękę, zakłuło mnie trochę, że go jednak nie wziąłem, ale stwierdzam, że jednak zostanę w swojej postaci w tym, że po prostu nie ufam. Będąc samemu mistrzem gry przez jakiś czas, po prostu nie ufam artefaktom dawanym graczom. To jest jedna rzecz z Archonem, a druga jest z owym magiem. Krasnoludziem, jak pewnie zauważyłeś. Znaczy, tak, owym to jest nagrywane, magiem. Czy nie? Słucham? A, nagrywasz jeszcze. Tak, jeszcze nagrywam. Z owym właśnie magiem, tutaj krasnoludem chaosu, wielkim magiem, którego przywieźliście do Aldorfu. Właśnie też. Jeżeli mogę się zabłysnąć trochę swoją wiedzą dla graczy, bardzo którzy proszę. Nie wiedzą za bardzo, co chodzi z krasnoludami chaosu. Generalnie krasnoludy są bardzo dumną rasą, co trudno osądzić po przynajmniej Paganie, który jest tutaj przedstawiony. Ale on jest miejskim krasnoludem z tego, co widzę. W każdym razie, za swego czasu były próby skolonizowania przez krasnoludy gór czarnych znajdujących się za górami czy krańca świata. Jednak nawet ich dumną rasę zaczęły atakować mutacje chaosu. Krasnoludy będące zbyt dumnymi, żeby pokazać, że ich rasa jest skażona, zostawili po prostu tych skażonych chaosem, mutacjami w górach, górach. Nie pamiętam, czy one się nazywały Góry Rozpaczy, czy tam Czarne Góry. Wiesz co, to po części masz rację, ale to nie do końca było. Znaczy to jest jedna z wersji, z tego co wiem. Czytałem parę źródeł i właśnie ta mi najbardziej uderzyła do tego, co lubiłem. Znaczy najbardziej jakoś tak do mnie uderza, szczerze powiedziawszy. W każdym razie, wybacz, że przerywam. Po prostu to są skażone krasnoludy, które wyznają Boga Haszuta, to jest mniejszy bóg chaosu. Nie wiem, czy to nie jest jakiś aspekt demona Korna przypadkiem. W każdym razie są złe, znają magię dzięki temu, że wyznają Haszuta. Wadą tej magii jest to, że im wyżej są wtajemniczeni w tą magię, tym bardziej kamienieją. No, niebezpieczne typy. Dzięki nim chaos ma maszyny. Takie armaty, w których są zaklęte dusze demonów i one zieją żywym ogniem, praktycznie rzucają takimi kulami z siebie piekielnego ognia. No dokładnie. Krasnoludy właśnie chaosu mają swojego ojca ciemności, a zwróciły się do niego podczas oblężenia, które właśnie miało miejsce. Otóż właśnie podczas pierwszej inwazji całe siły chaosu właśnie zaatakowały kolonię krasnoludów, która miała miejsce w wielkim zikuracie właśnie Zorn Ukhal i Zorn Zhar, czy jak to tam się tego wymawia. Też dążyłem swoją drogą, ale okej. I właśnie tam one, kopiąc ciągle to głębiej, natrafiły właśnie na tego owego, jak tutaj wspomniałeś, bożka. I on zawarł z nimi pakt, że pomoże im pokonać siły ciemności właśnie w zamian za oddanie się im w całości. I część krasnoludów oddała się, właśnie przeszło ową straszliwą mutację chaosu, a część z nich przemieniła się w, nie wiem jak to przetłumaczyć, centaurobyki. Tak, to są, czekaj, to było w bestiariuszu na pewno nazwane jakoś fajniej. Ale to tak, to jest nie takie... Nie pamiętam niestety nazwy. Minotauro coś. To jest taki minotauro centaur, ma cztery łapy i człowieka jeszcze jest krasnolud. Tak. Już nawet znam nazwę, bo mam bestiariusz. Ale to tak mówię, między nami. No i każdy ten mag krasnolud, który używał magii... Bykocentaur. O, bykocentaur, o, lepsza nazwa. Właśnie manipulował tutaj magią czystego chaosu. I w zamian za to właśnie jego ciało zmieniało się w kamień. To też ci magowie konstruowali różnego rodzaju różne dziwne wehikuły, żeby móc jakkolwiek poruszać. Czyli daleko nie mógł odejść. No, sam na pewno nie. No jeszcze jest tylko pytanie, czemu dlatego w takim razie chciał się posłużyć tą magią dla nas? No dokładnie. Dlaczego znaczy... na równym dobra, sobie, dobra. Nie żadnego okutego w kajdany, wieźliście go razem do Aldorfu?
Wydaje mi się, że nie powinniśmy dążyć do wiedzy, którą utraciliśmy. Bardziej zdaje mi się, że może to być związane z tym właśnie, że wplątaliśmy się w intrygę, która stroni bardzo od strony Sigmara, albo jest tak mroczna, że nie zauważamy w niej światła. Wydaje mi się, że zabijemy przynajmniej jednego teutogonistę. No zobaczymy, jak to będzie. Albo on zabije nas, albo część z nas. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zabijać ciebie, Heinrichu, za to, że staniesz się aspektem bardzo chaotycznym. Znaczy, tutaj bardziej nie chodzi o te artefakty, bo już same artefakty to trochę wpływają na nosiciela. No, no wiesz, chaosu i tak dalej. Jeżeli są oczywiście, bo niepokoi mnie ta zmianka o fioletowych magach. Nie pamiętam, jaki to był fioletowy wiatr. Oni byli magowie ametystowi magowie? Fioletowi to nie byli przypadkiem od ametystowe kolegium. Coś tego typu? Tak, oni byli chyba właśnie takim ametystowym. Czekaj, kolegium. Zaraz zobaczę, bo to mam otwarte właśnie przyjęcie na tym. Coś takiego było. Tylko ja stron do góry i będę miał. No oni są tacy trochę mniej. Wszyscy jak oni gadają, to kurde, zaraz mi włączył Warcrafta. Niechcący nacisnąłem ikonę. Oni byli tradycja śmierci. A no tak. To tak z nekromancją trochę będzie może. Byle nie nagasz. Tak jest. Byle nie gule. Jak będą wampiry, to mamy piękny sztylet, a jak nie, to mamy młotki. Tak. Ja nie chcę guli. Po ostatniej sesji. Nie chcę nic, co by gryzło mnie, zmieniając w coś, szczerze. Tak. Sigmar nas ochroni. Dobra, mamy. Co jeszcze mogę sobie wziąć za punkty tym swoim kapłanem? Dobrze, no to może już. Wydaje mi się, że chyba już wystarczy na.